Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Właśnie jesteśmy tutaj w Galerii Paleontologicznej Muzeum Inkluzji w Bursztynie z Uniwersytetu Gdańskiego. Są tu fachowcy, ja myślę, i tu pewnie profesorowie nam coś powiedzą, jak to ten bursztyn się rozpoznaje. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Może się pan przedstawi. Wiesław Krzemiński. Jestem akurat nie z Gdańska, ale z Krakowa. Ale jest pan tu, w Gdańsku dzisiaj, tak. Na 25-lecie Amber Expo. Tak. Co pan tam zagląda przez ten mikroskop i czego pan tam szuka w tym bursztynie? Czego szukam? No to, co kiedyś żyło te 40 kilka milionów lat, jeżeli chodzi o bursztyn bałtycki. No i co żyło w tym lesie i na tych drzewach, tych roślinach, które wtedy istniały. I po prostu staramy się wyszukać ciekawsze rzeczy i na podstawie tego, co tam żyło, wiemy, jak wyglądał ten las. Co pan tam może znalazł, niech pan powie coś takiego ciekawego w tym bursztynie, najbardziej ciekawe rzeczy. Najciekawsze, dotychczasowej karierze. Jeżeli chodzi o kolekcjonerów, to dla nich są najciekawsze duże, takie widoczne gołym okiem, rzadko spotykane, na przykład skorpiony. Są bardzo rzadkie i skorpiony. Bardzo interesujące. Ale nie gryzą już. No one już na szczęście nie gryzą. Natomiast ja się zajmuję na przykład muchówkami, czyli mucha w bursztynie. Mucha. Mucha w bursztynie. Ale te właśnie drobne wpadają muszki. Najczęściej, te muszki najczęściej wpadały do bursztynu i one się doskonale zachowują. Konserwują się. Tak, i my sobie możemy porównywać te owady ze współczesnymi. Ile lat wstecz? 42 miliony lat mniej więcej ma bursztyn. Te muchy tam siedzą. A w tej chwili mamy bursztyn. Ma pan taką muchę, żeby pokazać do kamery, może coś tam, żeby się dało? Ja powiększę. Zaraz, bo ja tam w okular tu nie zajrzę raczej. Ale jakby pan tu do kamery podłożył, no ja tu zrobię powiększenie duże. Jeszcze raz, momencik. O. I widać muszka, jest muszka. O. Proszę bardzo, jest tam. No jest muszka taka ciemna, czarna, tak? Tak. Dobra. No właśnie. A to, co my mamy w tej chwili, to jest bursztyn meksykański. A meksykański, nie nasz tutaj. W tej chwili przeglądamy bursztyn meksykański. On jest młodszy od naszego, prawie o połowę. A jak pan to rozpoznaje, który czyj jest? Jak panu przyniosą jakieś bursztyny pomieszane z różnych krajów, to pan da radę rozpoznać, który jest oczywiście. Który? W większości nieraz uratowali mnie bursztyniarzy, właśnie mówiąc, że to, co przynoszą, to nie jest na przykład bursztyn. Nie to, co mówią. No była taka historia, że kiedyś na początku, jak przywieziono ogromną ilość kopalu, to wszyscy chcieli kupować. No tak. A się okazało, wie pan, kopal jest jednak takim bardzo słabą żywicą i ciężko się z niego coś produkuje. No właśnie. No ale oto od razu, jak zobaczyliśmy coś w środku, owady, to jest Ameryka Południowa. To już pan wiedział, skąd to może być. Było, że to nie może być żadna. A po zapachu się nie poznaje. Po zapachu, bursztyn bałtycki jest tworem drzewa iglastego. Tak jest, sosny. No. I jak się potrze, to on pachnie. Żywicą, można po zapachu rozpoznać. Natomiast te południowoamerykańskie kopalnie, one produkują rośliny liściaste czy inne i one nie mają zapachu żywicy. Rozumiem. A jak to nie mają? Mają, ale to nie taki, odróżnia tak plastik od żywicy. No akurat tak. To jak jestem specjalistą od tworzyw sztucznych, wie pan, zawodu. To śmierdzi, a to pachnie. Wszystko śmierdzi, tylko każdy śmierdzi inaczej. Kopal zupełnie inaczej pachnie niż generalnie mówiąc. Ja powiem tak, jako chemik, nie? Tak. Bo jestem chemikiem zawodu, onegdaj trochę pracowałem na Politechnice Gdańskiej, zdarzyło mi się. No to tworzywa sztuczne dominują wszędzie, a jednak bursztyn jest tworzywem naturalnym i to sprzed wieków. A dużo tego bursztynu mamy w pokładach różnych jeszcze na świecie. Bardzo dużo. To są na pewno miliony ton. Miliony ton można wydobywać jeszcze długo. Wydobywa się najwięcej bursztynu jest na Zambii tej pory. Nawet Rosjanie zamknęli tam ostatnio chyba na dwie kopalnie. To daleko stąd Zambia. Zambia niedaleko. No to jest ten okręg kaliningradzki. A Kaliningradzie, tam mój. I mają kopalnie, normalnie kopią to. Oni kopią tam przemysłowo, tysiące ton wydobywają. Czego mogą wydobywać? Bo tam robiliśmy takie rozmowy z tymi wytwórcami z Kaliningradu też. Na świecie różnie bywa. Na przykład w tej chwili bardzo modny bursztyn birmański, który też... A w Polsce? Mamy kopalnię jakoś? A w Polsce są prywatni ludzie, którzy... U nas jest problem taki, że bursztyn jest głównie w tych wtórnych złożach. Rozumiem. Wrzucany przez Bałtyk. Tak, blisko Bałtyku. Natomiast ten bursztyn, który był pierwotnie, jest około 300 metrów pod ziemią, jest głęboko. Dlatego się nie bardzo opłaca wydobywać. Ja rozumiem. A w Rosji, tam w obwodzie kaliningradzkim, jest płytko. Tam są hałdy. Kilkanaście metrów pod ziemią i jego się opłaca. Łatwo wyjąć. Łatwo jest. No tak, ale ja panu powiem, że
że u nas na Stogach, bo ja jestem mieszkańcem Gdańsk Stogi, dzielnicy, tam las się przewala, bo tam, proszę pana, no, z pompami przyjeżdżają 5 metrów, drenują i to jest jakby nielegalne. Ale to robią w nocy. No ale to właśnie ta kopalnia bursztynu nasza, tutaj nasza na wybrzeżu w Gdańsku i tutaj... No mówię o nielegalnej, bo tam takie dziury na parę metrów są w ziemi i drzewa się przewalają, wszystko to, wie pan, to jest niszczące środowisko, bo tam ostatnio spacer robiłem po lesie, nakręciłem tam w pewnych miejscach, proszę pana, jako dziennikarz to ujawniam, no bo policja nie reaguje, w nocy tam sobie kopią co chcą. Komisariat u nas już zlikwidowany, na Stogach w ogóle nie, bo tam... Zresztą ten komisariat i tak był, jak pan wiadomo, jak są bursztyny, to i korupcja była. No to wiadomo, to tam milicja jak jeszcze była, to proszę pana, dawali tam nagrodę milicjantów, którzy mieli tam nagrodę dostać, to na ten komisariat dawali, bo tam większe łapówki. Wie pan, za milicji czasów. Ale teraz jest to. A jeszcze mam pytanie odnośnie, proszę pana, tej pana pracy, to chyba oko boli, nie? No, trzeba siedzieć dużo. Bardziej plecy. I plecy też. Kręgosłup boli. Kręgosłup nie plecy. Więcej kręgosłup jak plecy. Bo to się siedzi godzinami, no i trzeba przeglądać po prostu. Tak. I za to dobrze płacą? Nie. Za przeglądanie? A wie pan, kiedyś taki fajna anegdota była, że przyszedł taki naukowiec, który badał pająki. Mhm. Idzie do chłopa na wsi i się pyta, czy on w stodole może pająki mu pobadać. Też. A ten chłop się pyta, to co, one chorują? Mówi, no nie chorują, no takie badania są naukowe, że on je bada, no opisuje, no i tak co dzień ten chłop chodził, on mu tych pojęków opowiadał wszystko pięknie, ładnie. Wszystko co wiedział. Tak, no i on tak za którymś momentem się pyta, mówi, panie, a ile panu płacą za te badania. Pająki? No tak nie wiedział co powiedzieć, no wie pan, jak opisze taki nowy, to tak 5 zł dostaje, pensję co roku dostaje. On tak patrzy i mówi, pan to jesteś mądry, ale te co panu płacą... No też prawda. No to pewnie Uniwersytet Gdański też dużo nie płaci. No dużo nie płaci, ale jesteśmy w tej szczęśliwej grupie. Ale pensję macie. Za to, co kochamy. Ale pensję macie. Mamy pensję. I macie swoją pasję. Mamy swoją pasję i jesteśmy chyba grupą najszczęśliwszych ludzi, bo robimy to, co kochamy. No właśnie. Musimy się strasznie gimnastykować. Muchy nie są tak pyskate jak szefowie. No proszę, i każdemu wolno kochać w końcu. Ale widzi pan, dzięki temu, że tym się interesują, przyjeżdżają ludzie z całego świata właśnie po to, żeby zobaczyć, żebyśmy im pomogli. Ale nie was zobaczyć. Nie w nas, to co w środku jest. To co w środku. No, ale do nas przychodzą. Do was przychodzą, bo wy im ujawniacie to. Taki odkrywacie. Bursztyn, ile taki bursztyn? No pan się zajmuje bursztyn. Ile taki ja bursztyn? Nie wiem, ja się nie zajmuję. Jaka kawałek bursztyn? No ile by kosztował? Ja wiem, no ja, dla mnie to tam akurat specjalnej wartości nie ma. No, ja właśnie, za to 20 zł dał. 20 zł, prawda? No powiedzmy. A pan? A może być o was taki i będzie to kosztował 100 tysięcy złotych. Taki mały? Taki mały. Nie musi być. Albo będzie tam znany jakiś owad, który jest unikatowy. No to wszystko kolekcjonerzy patrzą na unikat. Tak, i to kolekcjonerzy, muzea i kolekcje do badań jest potrzebne. Jeżeli coś jest rzadkiego, ciekawego, dobrze zachowane, jasne, to może kosztować od kilku tysięcy, kilkaset złotych, aha, kilkadziesiąt złotych, aż do kilkuset tysięcy. No, rozumiem. I do euro. To życzę owocnego patrzenia, żeby pan tam wykrył więcej tych much i komarów i tak dalej. I kto mówi jeszcze raz? Wiesław Krzemiński z Muzeum Przyrodnicze w Krakowie. W Krakowie. A pani? A ja Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Muzeum Inkluzji w Bursztynie. No cała biologia w pani jest. Rozumiem. Ale nie przedstawiła się pani. Szpyta są tak. No, dziękuję. A pan? A ja Janusz Kupionowicz z Białegostoku, Uniwersytet Białymstok. No tak, ma takie białe czoło, no to Białymstok, wiadomo. Dziękuję bardzo. No i teraz się dowiedzieliśmy, jak się bada bursztyn i... No, okazuje się, że mały kawałeczek może 100 tysięcy kosztować. Pomorska Telewizja Narodowa, Zamber Expo dla was dzisiaj. Sławomir Ziembiński.